Skoczy pani teraz do Pałacu Radziwiłłów w Zatorach. To niedaleko stąd, prosto tą przesieką. Odszuka pani masnależa. Proszę tu butelki na zamianę. Pani Kasiu, a pieniądze pani ma? A głowę? No. Dawniej to ludzie budowali, co? Od wojny nikt tu palcem nie kiwnął, a jeszcze stoi. A ja troszkę popukam. Jeszcze parę lat wytrzyma. Dziwię się pan, panie Mastalerz. Człowiek z pana niby obrotny, a myśli pan jak dziecko. Kombinuje pan na krótką metę. Mety mi pan tu nie wypominaj. Ludzie mnie szanują. Ale niech pan pomyśli, przecież właściwie ten cały pałac to można by mieć za darmo. No i jeszcze pieniądze dadzą na remont. Jest taka akcja ratowania zabytków. Nie wiem, ale z góry dziękuję. A po cholerę mi pałac z 10 rodzinami na karku, żebym potem wszystkim musiał dawać mieszkania? Największego badylarza na to nie stać, a co dopiero mnie, na dorobku. Ale ja to zrobię sposobem. Składam ofertę, że pałac mnie interesuje i normalnie kładę się do góry brzuchem. Dachu nie łatam, rynie nie naprawiam, a niech cieknie. Niech gnije, niech się to w końcu wszystko rypnie na łeb. To mówi pan, że któregoś dnia to się zawali ludziom na łeb? Jasne. To się musi zawalić. A wtedy Rada Narodowa sama musi dać mieszkania zastępcze. I to wszystkim. Lokatorzy z głowy, a ja zostaję sam. Właściciel. No a co dalej z tymi ruinami? A mało to Radziwiłłów na świecie? A niech się tylko dowiedzą, że ich dobra rodowe niszczeją. To tu taki strumień dolarów popłynie, że jeszcze czworaki wybuduje. W pałacu się zrobi motel dla arystokracji, dewizowców i snobów, a w czworakach kemping dla młodzieży. Trzeba mieć łeb na karku. A złożył już pan podanie? Na razie... No mamy zamiar.
dobry. Pan ma stanąć, klient! Ale w kwestii zakupu to się radzę zastanowić, bo to na karbidzie pędzone. Wyjątkowo łatwopalne. Nie wystraszaj mi pan klienteli. Pani zaczeka. Nazywają to u nas w zatorach czerwony berecik. Albo komandos likier, bo się skrada cicho i obala znienacka. Ja to stoję twardo na dwóch nogach. Ale jak widzę pana, to już całkiem obaliło. He, 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 he. Dziękuję. To dobrze będzie? No, trudno. Niech będzie moja krzywda. Do widzenia. Kurczę blade. Jej się zdaje, że mnie zgasiła. Trzeba było jej tak powiedzieć. Nazywają to w zatorach czerwony berecik albo komandos likier, bo cicho atakuje i obala znienacka. Ja to stoję dobrze na dwóch nogach, ale jak widzę pana, to już całkiem obaliło. Niech pani się pochyli, to pani wyjaśnię. Co? Jeszcze, jeszcze. No i co, piłem? Nie wiem, muszę to sprawdzić jeszcze raz. A czy ja mówię, że pan coś piłeś? Bajka, ksiu! Hop, hop! No, pani Kasiu, zabrakło na drugą nóżkę. Drogę pani już znam, Jeszko pani będzie towarzyszyła. Ja, ona, szkoda, że ona tak policzę dostarcza. Może, bo tutaj koło biegania jest tyle, to trzeba myśleć, tra la la. Weź się, kurde, obudź, no, bądź mężczyzną, no. Tu w okolicy to chyba jest jakieś większe wesele, bo ta dziewczyna to krąży jak rakieta albo Persi. Jak się jeszcze raz tu zjawi, to niech mnie pan zawoła. Mam mi coś ważnego do powiedzenia. Pardon, ja ci wziąłem za kogoś wręcz przeciwnego i... Bardzo jesteś się podobny. Co pan sobie myśli? Że wolno panu klepać, co się panu podoba? Jest droga, pasztetowo, takie niedotykalskie. Uważaj, do kogo się odnosisz. Chamidło jedno. Panie prezesie! Panie prezesie, no niech pan sam powie! Czy jemu wolno klepać mnie czy pańskiego syna? W zasadzie klepie się kobiety. Ale nie kłóćcie się, napijcie się, dajcie sobie burzy, spokój niech będzie, no! Mam tego dosyć! Żegnajcie, wybory tu polskie. Nie zobaczymy się już nigdy w życiu. Żeby mi Koniuszko z Mroczkowskim stopy lizali. Roczną prenumeratę ekspresu i kultury obiecywali.
Kultura to wam się samym przyda. Burak jest. Udławcie się tymi moimi grzybami. Do Warszawy można? Nie tu. Tu. Nie tu przy tej puszce. Nie tej, przy tej białej tam, no. Tej. O, nie ma? Nie, tam, to przy garku zobacz może. Tu. A, jasna. Tam przy butelce zobacz. Wódeczce nie prowadzę. Wykluczone. Dzisiaj sobota, mnóstwo patroli. O, synku, masz okazję sprawdzić się praktycznie. No, trzymaj się, bracie. Dziewczynki, szybko. Kraśka, właśnie. Wszyscy są? Wszyscy, moi prezesie! Cyrku, naprzód! Maj żuwa, rzepniak! O, dalej to kochany, już ani w przód, ani w tył nie pojedziesz. Ciekawe, ile taki Ursus wyciąga na godzinę, no? Według instrukcji 30 na godzinę, ale z żukiem na holu to 15. Panie prezesie, no za 2 godziny będziemy już tuż przed Warszawą.